Sławny męczenniku w gronie, o Wojciechu nasz patronie, za Twe prace i cierpienia przyjmij od nas dziękczynienia. Za Twe prace i cierpienia przyjmij od nas dziękczynienia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Każdy naród chrześcijański ma swojego apostoła, ojca wiary. Dla nas jest nim dzisiaj święty Wojciech, który urodził się w Czechach około 956 roku. Uczęszczał do szkoły katedralnej w Magdeburgu, gdzie otrzymał staranne wykształcenie. W 983 roku został biskupem Pragi, ale wskutek rodowych waśni musiał ją opuścić. Wstąpił do benedyktynów w Rzymie, głosił Ewangelię Prusom, został przez nich zabity 23 kwietnia 997 roku. Święty Wojciech z miłością do Chrystusa głosił Ewangelię i przypieczętował tę miłość własną śmiercią. Jego ciało spoczywa w Gnieźnie. W tym szczególnym dniu przywołujmy jego wstawiennictwa nad naszą ojczyzną. Gromadząc się także w domu naszej Matki, tę przenajświętszą ofiarę pragnę sprawować wraz z koncelebransami w następujących intencjach. W intencji pielgrzymów z parafii Łosiów, Namysłów, Wrocław i Środa Śląska. Ojciec Zbigniew w intencji dziękczynobłagalnej o zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Anny Sędkiewicz. Ojciec Franciszek o Boże błogosławieństwo, opiekę dla Wojciecha. Ojciec Marcin, dziękczynobłaganna w 65. rocznicę urodzin Mariusza. O szczęśliwe rozwiązanie dla Karoliny. Ksiądz Włodzimierz, dziękczynobłaganna dla Ilony z prośbą o łaskę Bożą, opiekę Maryi Pani Jasnogórskiej dla osób bliskich. A ksiądz Wiesław o Boże łaski dla Grażyny z Holandii. Pamiętajmy także w naszych modlitwach o maturzystach. Za niecały miesiąc egzaminy będą mieli uczniowie klas ósmych, ale także pamiętajmy o tutejszych stróżach sanktuarium i w przededniu tygodnia o modlitwo licznej święte powołania kapłańskie i zakonne. Również i tę modlitwę przedstawmy dobremu Bogu przez stawiennictwo Maryi świętego Wojciecha. Nie zawsze byliśmy wierni nauce Jezusa Chrystusa i Jego wskazaniom, dlatego prośmy Go o odpuszczenie naszych grzechów i wołajmy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
chwała na wysokości Bogu. A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który kładzi grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który kładzi grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Ale bowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twojego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha biskupa. Spraw prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, stawiał się za nami w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Po swojej męce Jezus dawał apostołom wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: nie wasza to rzecz znać czas i chwilę, które Ojciec ustalił swoją władzą. Ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. Oto Słowo Boże. Kto we łzach sieje, rządź będzie w radości. Kto we łzach sieje, rządź będzie w radości. Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. Kto we łzach sieje, rządź będzie w radości. Mówiono wtedy między poganami, wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy,
i ogarnęła nas radość. Kto we łzach sieje, rządź będzie w radości. Odmień znowu nasz los, Panie, jak odmienia strumienie na południu. Ci, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Kto we łzach sieje, rządź będzie w radości. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. Kto we łzach sieje, rządź będzie w radości. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Filipian. Bracia, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Cóż mam wybrać, nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Pozostać zaś w ciele to bardziej konieczne ze względu na was. A ufny w to, że pozostanę i to pozostanę nadal dla was wszystkich, jest dla waszego postępu i radości wierzę, aby rosła wasza duma w Chrystusie Jezusie przez moją ponowną obecność u was. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja, czy to gdy przybędę i ujrzę was, czy też będąc z daleka, mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem, walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię. I w niczym nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom. To właśnie jest dla nich zapowiedzią zagłady, dla was zaś zbawieniem, i to przez Boga. A wam bowiem z łaski dane jest dla Chrystusa nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Skoro toczycie tę samą walkę, jaką u mnie widzieliście i jaką teraz prowadzę. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie mój sługa. Jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
Bogu Rodzica Dziewica, Bogiem sławiona Maryja, umiłowani w Chrystusie Panu siostry i bracia. Słowa tej najstarszej pieśni do Boga Rodzicy śpiewanej codziennie przed apelem jasnogórskim tu w tej kaplicy w tym dzisiejszym dniu mają też szczególny wydźwięk, kiedy ojczyzna nasza otacza swoją czcią osobę świętego Wojciecha, głównego patrona Polski. To właśnie niektórzy badacze łączą powstanie tej pieśni z jego osobą bądź ze środowiskiem, z którego się wywodził. Dzisiejszy patron Polski, patrząc na jego życie, łączy sobie także pewne elementy z cudownym obrazem jasnogórskim, który, jak powiedział poeta, widać w polskiej chacie i w kościele, i w sklepiku, i w pysznej komnacie. Przybywa na nasze ziemię jako misjonarz z Czech do Polski. Podobnie obraz jasnogórski przybywa na ten teren z dawnej Rusi. Święty Wojciech wychodzi z tą, można powiedzieć, inicjatywą jako biskup, jako mnich zdobywania ludzi dla Boga. A przecież to miejsce tak mocno oddziaływuje już nie tylko na grupy, ale na pokolenia Polaków. Zanim poniósł śmierć męczeńską, przemierzył, można powiedzieć, prawie całą Polskę. Dzisiaj przecież w wielu miejscach mamy szlak świętego Wojciecha. Podobnie i obraz jasnogórski peregrynował i peregrynuje. Co ciekawe, w obecnym czasie, jeżeli się nie pomylę, w diecezji właśnie poznańskiej, w Wielkopolsce. To właśnie, można powiedzieć, śmierć za wiarę, którą ponosi dzisiejszy patron. A przecież wiemy, że w 1430 roku cudowny wizerunek został sprofanowany. I chyba to, co zwieńcza te dwie postaci, to, że dzisiejszy biskup męczennik obok świętego Stanisława, świętego Andrzeja Boboli razem z Maryją Królową Polski są głównymi patronami kraju, który nazywa się Polska. Dzisiejszy patron, święty Wojciech, niczym Maryja w swoim życiu prowadzi, toruje swoją osobą drogę dla Chrystusa. Drogę dla przecież naszego narodu, aby on był wszystkim dla wszystkich, abym to ja się umniejszał, a on, nasz Pan, się wywyższał. To świadectwo życia dla Boga, aż do śmierci z rąk Prusów, stanowi świadectwo wiary i życia dla Chrystusa. A w tym miejscu trzeba nam podkreślić, że nam tak bardzo w naszym narodzie potrzeba dzisiaj prawdziwych świadków, nie bajarzy, nie chwilowych showmenów, ale świadków, którzy i słowem, i czynem, tak jak dzisiejszy patron, głosić będą Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, Ewangelię Chrystusa. I to właśnie
tu, w to miejsce, w ten szczególny dzień przybywamy. Do Ciebie, Matko, jak każdego dnia, aby podziękować Ci za tych prawdziwych świadków, których wydała nasza historia. Świadków Twojego Syna w świecie. Ale i prosić o takich świadków także i na ten czas, w którym my żyjemy, w tym XXI wieku. Niech zginie niewiara. Prosimy Cię, daj, niech światło z Twej góry oświeca nasz kraj. Amen. Wyznajmy naszą wiarę, wierzę w jednego Boga. Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak wskazuje Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Jezusa Chrystusa za wstawiennictwem dzisiejszego patrona świętego Wojciecha zanieśmy nasze błagania. Módlmy się, aby polscy biskupi byli odważnymi głosicielami prawdy Ewangelii Jezusowej i zdrowej moralności. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby szkoły biblijne pomagały uczestnikom w zgłębianiu tajemnicy Pana Boga, objawiającego się w Piśmie Świętym. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby polscy misjonarze i misjonarki pokrzepiali się Słowem Bożym. Ciebie prosimy. Wspomnijmy także wszystkich naszych bliskich zmarłych, aby życie naszych zmarłych w zgodzie ze wskazaniami Pisma Świętego zaowocowało życiem w wieczności. Ciebie prosimy. Módlmy się także w tych wszystkich intencjach, które gromadzą nas tutaj w domu naszej Matki, abyśmy w naszym życiu codziennym coraz lepiej umieli łączyć wskazania Ewangelii z naszym myśleniem i postępowaniem. Ciebie prosimy. Chryste, nasz dobry Panie, dziękujemy Ci, że pociągasz nas ku sobie, nadając sens naszemu życiu i stawiasz na naszej drodze świętych, którzy prowadzą nas ku Tobie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Złącz się z chórami.
krwa i róg, niech zagra ktoś jest jak Bóg, by krańce ziemi słyszały. Harfa i róg, niech zagra ktoś jest jak Bóg, by krańce ziemi słyszały. Głoś imię Pana, On twoim losem kieruje. Na skrzydłach niesie, jak orzeł się opiekuje. Daj mu swą dłoń, w przygodzie zawołaj doń. On cię od zła zachowuje. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, aby uczcić śmierć świętego Wojciecha, składamy ci ofiarę Twojego Syna, która jest wzorem i źródłem wszelkiego męczeństwa, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże. Ty włączyłeś do grona biskupów świętego Wojciecha, pełnego miłości ku Tobie i wiary, która daje zwycięstwo nad światem. On przeszyty włóczniami obumarł jak ziarno pszenicy, które rzucone w ziemię daje plon obfity. Radujemy się z Jego opieki nad nami, sławimy Ciebie za łaski, których nam udzieliłeś przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego, Twój majestat, uwielbiałem zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich
i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. To wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia, i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Wojciechem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego śmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest Chrystus. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Bye.
który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. To wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Weźmijcie Ducha Świętego i bądźcie moimi świadkami aż po krańce ziemi. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody.
Módlmy się. Pokrzepieni najświętszym sakramentem ciała i krwi Twojej, prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy dzięki wstawiennictwu świętego Wojciecha trwali w prawdziwej wierze i wyznawali ją słowami i uczynkami, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Święty Wojciechu, patronie nasz, Święty Wojciechu, patronie nasz, módl się. Módl się za nami. Święty Wojciechu, patronie nasz, Święty Wojciechu, patronie nasz, módl się, módl się za Módl się.